najnowszym wydaniu serwisu informacyjnego Na Horyzoncie News. Witam Państwa, Waldemar Uberna. Drodzy Państwo, jak zawsze rozpoczynamy od wiadomości lokalnych, a potem przejdziemy do regionu. Jak zniwelować stres? Jak zarządzać właściwie czasem podczas egzaminu? Jak wychwycić braki wiedzy? Chyba jednym z najlepszych sposobów, czy jedną z najskuteczniejszych metod jest podejście do egzaminu próbnego. Zapraszam na film. W społecznej, niepublicznej, ogólnokształcącej szkole muzycznej w Słubicach odbył się próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Co roku robimy taki generalny egzamin, on się najczęściej odbywa na przełomie marca, tak jak teraz. Musi być próba. Generalnie, czy mamy koncert, czy mamy tańce, ja zawsze mówię, próba generalna pokazuje o powadze danego przedsięwzięcia. No i tutaj ta powaga dzisiaj wypłynęła, tak? Tu nie ma czasu już na jakieś niuanse typu zapomnę dowód, typu spóźnię się, tak? Trzeba zobaczyć, tak? Wypisał mi się długopis, muszę mieć kolejny, tak? Nie wzięłam linijki na matematykę, tak? Więc ta próba generalna rokrocznie pokazuje, że jednak stres może spowodować wiele takich psikusów, o których nawet sobie nie potrafimy wyobrazić, tak? Tu wody zapomniałem, tak? No siedź teraz 2 godziny i pisz egzamin, tak? To też jest stres, tak? Bo zawsze myślimy o tym, że no dobra, no nie mam wody, tak? Ale wiecie, później ten mózg gdzieś tam cały czas mówi, Jezu, czemu tej wody nie wzięłam, bo bym się teraz napiła. Tak więc ta próba taka generalna, bo oni już mieli pierwszy taki próbny egzamin, jakoś chyba w listopadzie zrobiliśmy im, z firmy, z wydawnictwa Operon, ale ja im zawsze zapowiadałam, mówię, słuchajcie, na przełomie marca zrobimy z wydawnictwa gdańskiego i to już będzie generalka, czyli macie się ubrać, tak, nawet jak te spodnie gdzieś tam, wiecie, przeszkadzają, to jest wszystko ważne. Wiem, jak występuje też w różnych właśnie tych przedsięwzięciach i wiem, jak ważna jest ta próba generalna i dla nich jest to też ważny dzisiaj dzień. Będzie się on odbywał przez 3 dni, także dzisiaj język polski, matematyka, później język angielski. Tak więc to jest bardzo ważne i co roku dbam o to, żeby ta próba generalna dla nich była. I już wtedy mam nadzieję, że przy tym głównym egzaminie, że już będzie zdecydowanie lepiej, tak? Bo oni dzisiaj jeszcze tak, chociaż już widzę stres, nie? Że tak na przełomie chyba, pamiętam takiego października, to jeszcze tacy byli trochę wyluzowani. Ja mówię, no to poczekamy troszkę dłużej, nie? I dzisiaj, jak są gdzieś tam wybory w głowach, czyli te swoje wymarzone szkoły, które stawiają jednak na pierwszym miejscu zdane egzaminy, dobre wyniki w nauce, na świadectwie i wtedy zaczyna się ten stres. Zaczyna się już liczenie, ile tych punktów mogę osiągnąć. Tak więc mówię, dzisiaj ta próba generalna być musi i będzie co roku, bo to o to dbamy tutaj z całą kadrą, żeby oni mogli się sprawdzić, nie? W takich właśnie trochę stresujących sytuacjach. Ósmoklasistom życzymy, aby dzięki temu próbnemu egzaminowi ten prawdziwy przebiegł bez stresu i dał pozytywny wynik. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Słubice Teatr TAK z Radomia wystawił spektakl ekologiczny dla dzieci z elementami języka angielskiego pod tytułem Śmieciaki ratują świat. Temat ekologiczny, śmieciaki ratują świat. W obliczu zmian dotykających naszą planetę my też postanowiliśmy się nad tym pochylić i zrobiliśmy spektakl ekologiczny, który właśnie opowiada o tym, w jaki prosty sposób można przyczynić się do tego, żeby być superbohaterem, ekobohaterem i troszkę uratować, pomóc w ratowaniu tej
tej planety. Przemycamy w każdym spektaklu elementy języka angielskiego. To nie są spektakle w języku angielskim, ale z elementami języka angielskiego. Dzieci, jak i poprzez zabawę, uczą się tego języka, nawet czasami po prostu nie wiedząc, powtarzając słowa po angielsku, które w jakiś stopniu nie wiedzą, co oznaczają, ale w wyniku tego, jak im zobrazujemy, jak po prostu jakieś słowo wygląda, to wtedy już sobie przyswajają i jedno z drugim łączą i w ten sposób też uczą się języka angielskiego. Spektakle są mocno interaktywne i o nas chodzi taka opinia, że my kupujemy dzieci w 5 minut. Bo tak jak to dorośli ludzie, często potrafią wstrzymać swoje emocje i nie powiedzieć tego, co naprawdę myślą o danej sztuce. Dzieci się nie da okłamać. Dzieciaki mówią podczas spektaklu i po spektaklu to, co myślą. Więc reakcje są na żywo, reakcje są na bieżąco i my z tego korzystamy. U nas na spektaklach nie ma ciszy. Jeżeli dziecko chce coś powiedzieć, mówi. Jeżeli chce coś wykrzyknąć, krzyczy. Jeżeli chce zatańczyć, tańczy. My z tego korzystamy i im jest większa energia w publiczności naszej małej, kochanej, no to tym my też lepiej się bawimy. Często nasze spektakle zamiast trwać 45 minut, gdzie to jest ograniczone czasem, my potrafimy to robić godzinę, bo po prostu mamy taką odbitkę, że jak tu nie grać dłużej, jeżeli dzieci bardzo chcą, my też chcemy. To była kolejna wizyta Teatru Tak w Słubickiej Bibliotece z kolejnym rewelacyjnym przedstawieniem. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Słubicach odbyło się spotkanie z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polski, panem Stanisławem Tomczyszynem. Cieszę się bardzo, cieszę się, że tutaj też jestem w Słubicach. Zawsze miasto przyjazne ludziom, miasto otwarte i dziękuję bardzo również za poparcie mieszkańców dla mnie. Cieszę się, że tych inwestycji udało się tutaj, szczególnie na terenach wiejskich, sporo przeprowadzić, bo to był mój zakres odpowiedzialności w Urzędzie Marszałkowskim, ale myślę, że teraz pracując też w tych komisjach sejmowych, wspomniałem tutaj Komisji Turystyki, Sportu i tutaj jestem w niej, również Komisja Ochrony Środowiska, więc dość ważne, ale również Komisja Senioralna, o której tutaj na końcu wspomniałem podczas spotkania. No ona też te pieniądze państwo przeznacza, bo też i powołany jest minister do spraw seniorów w rządzie Donalda Tuska, czyli ta waga, ranga została tu podniesiona tych spraw na pewno. Ale też jestem w innej mierze tutaj trochę promując działające tu osoby. Szczególnie tu polecam państwu kandydata do sejmiku, pana Leonarda Pietrowa. To jest też Słubiczanin, 40-latek, na pewno tutaj osoba odważna. On tutaj działając w lokalnej grupie działania wiele rzeczy spowodował, że z tego programu rozwoju obszarów wiejskich wykonano na terenie tutaj i Słubic, i Górzycy, okolicznych tutaj gmin znajdujących się tutaj w powiecie słubickim. Myślę, że również ci kandydaci ze Słubic i pani Pietrow, i pani Sonocka, które pani Marta, panie Ola, które tu startują na pierwszym, na drugim miejscu jako ta czołówka tej listy, ale również pozostałe osoby, są to osoby godne zaufania, osoby, które się sprawdziły w swojej działalności i mam nadzieję, że będą godnie reprezentować i swoje miejscowości, ale również klub koalicyjny Trzecia Droga. Bardzo się cieszę, że udało się zaprosić i udało się przyjechać. Jest kampania wyborcza, bardzo dużo spotkań pan poseł prowadzi w całym województwie, ale przyjął nasze zaproszenie, przyjechał. Mieliśmy taką roboczą wizytę, jesteśmy w trakcie tej wizyty. Widzieliśmy parę miejsc, które udało się już zrealizować ze środków, którymi zarządzał pan obecnie poseł, wcześniej wicemarszałek. Ale rozmawialiśmy też o szansach i możliwościach szukania finansowań już na szczeblu ministerialnym, zarówno dla Słubic, ale i dla pozostałych gmin powiatu słubickiego. Za chwilkę jedziemy też do OSP, do Golic, tam się spotkać ze strażakami i też poszukać jakichś form pomocy, form wsparcia. Każdy mówi o Wownicy, to jest jakby najważniejsza rzecz dla Słubic i myślę, że każde wsparcie na poziomie Parlamentu Polskiego jest ważne i tutaj też pan poseł obiecał wsparcie, ale to dotyczy wielu dziedzin. Tutaj też rozmawialiśmy o
siedzibie OSP Słubice. Będziemy też szukać finansowania i wspólnie z gminą. Gmina wiemy, że już ma plany na taką inwestycję, ale będzie potrzebowała finansowania i tutaj też pan poseł obiecał pomoc, więc te rzeczy takie na szybko. Natomiast w trakcie całej kadencji to się od małych rzeczy po duże rodzą co miesiąc. I więc mamy deklarację chęci pomocy, z której na pewno będziemy korzystać. Bardzo dobrze się znamy z panem posłem, bardzo też długo współpracujemy, bo ja od początku swojej kadencji właśnie współpracuję z panem, wcześniej z panem marszałkiem, teraz z panem posłem. Właśnie przed momentem dziękowałem za środki, które otrzymaliśmy, chociażby na budowę drogi i ścieżki rowerowej w Kunowicach na ulicy Szkolnej. Place zabaw w Słubicach powstały z tych środków. Również ostatnia inwestycja, boisko wielofunkcyjne przy szkole podstawowej numer 1, to też zasługa i Leonarda Pietrowa, który tutaj jest i właśnie wtedy jeszcze byłego wicemarszałka. No i dyskutujemy, właśnie przed chwilą się dowiedzieliśmy, że pan poseł zasiada w bardzo ważnej komisji sportu i turystyki i to się świetnie wpisuje, bo będą kolejne prośby moje do pana posła na pewno, bo mamy tutaj wiele jeszcze infrastruktury sportowej do wybudowania, chociażby boisko w Golicach, boisko w Drzecinie, ale także właśnie przed chwilą dyskutowaliśmy również o zagospodarowaniu naszego portu i budowie mariny w Słubicach, więc myślę, że to wszystko wpisuje się w taką fajny program przyszłościowy i sportowy, i turystyczny, rekreacyjny, a pan poseł Tomczyszyn po prostu obiecuje swoje wsparcie. Jestem pewien, że gdy wystąpimy z takim projektem do komisji, to ona dzięki głosowi posła Tomczyszyna na pewno poprze to i liczę na to, że uda się z tych środków rządowych zrealizować bardzo fajne inwestycje w Słubicach. Kiedyś był program Od przedszkola do Opola, dziś mamy The Voice Kids. Ale wszystko zaczyna się od śpiewania na przedszkolnych festiwalach. Jeden z nich odwiedziliśmy z naszą kamerą. W przedszkolu samorządowym numer 2 Pinokio w Słubicach odbył się przedszkolny festiwal piosenki bajkowej i musicalowej. Zawdzięczamy ten pomysł, i tu muszę pochwalić, naszej pani Monice Jakuszewicz, która wcześniej pracowała to u nas. Powstał wspólny pomysł właśnie takiego innego festiwalu, bo tak jak pan wspomniał, i Jarzębinka ma przepiękny swój festiwal, więc dlatego mamy bajkowy i muzykalowy. Ten festiwal odbywa się we współpracy ze Smokiem. I razem ze Smokiem też są przygotowane nagrody, dzieci dostaną vouchery na nagrania w Smoku. To jest coś fajnego, coś nowego, ciekawego. Mam nadzieję, że Smok będzie mógł sobie wyłonić jakieś takie ukryte talenty, diamenciki, które dalej pokieruje. Dzisiaj w przedszkolu mamy drugi festiwal piosenki bajkowej i musicalowej. W zeszłym roku zrobiliśmy taki testowy, że tak powiem. Ja jestem pomysłodawczynią tego przedsięwzięcia. Razem z panią dyrektor ustaliłyśmy, że zrobimy, że to może być fajne wydarzenie. W tym roku biorą udział wszystkie nasze przedszkola słubickie, także myślę, że będzie się działo. Każdy śpiewać może, zgłaszają się dzieci, które chcą. Tak naprawdę mamy jedynie ograniczenia w tym, że z każdego przedszkola w każdej kategorii może zgłosić jedno dziecko, bo gdybyśmy zrobili taką otwartą kategorię, to tak naprawdę nie możemy przewidzieć, ile tych dzieci by było i jak długo by to trwało, także mamy takie ograniczenie, ale generalnie prawdopodobnie w przedszkolach są takie eliminacje i są wybierane dzieci. Jest to
przepiękny festiwal. Myślę, że to będzie kolejna tradycja w naszej gminie, bo wspomniany przez pana redaktora Ptasie Trele, który festiwal również piosenki przedszkolnej, tutaj również piosenka przedszkolna, ale już o ściśle określonej tematyce, bajki, musicale, także to jest też wynik świetnej współpracy przedszkola samorządowego numer 2 Pinokio ze Słubickim Miejskim Ośrodkiem Kultury, bo to jest, trzeba na pewno powiedzieć o tym, że to we współpracy ze Smokiem jest przygotowywany ten festiwal. Mamy 3-osobowe profesjonalne jury, więc myślę, że tutaj dzieci będą poddane naprawdę może nie tyle surowej ocenie, ale na pewno będą, ta ocena będzie wynikała no, z tego, że panie zasiadające w jury po prostu znają się na tym, co robią. Więc ja jestem pełen podziwu, przede wszystkim dla pani dyrektor, z którą przed chwilą rozmawiałem, z panią Małgorzatą Tomalą-Kotek, że przede wszystkim gratulowałem tego, że chce im się chcieć, bo to jest najważniejsze. Żeby coś zrobić, to trzeba się przy tym mocno napracować. No i dzisiejszy festiwal pokazuje, że naprawdę mnóstwo włożonej pracy, nie tylko przez panie z przedszkola numer 2 Pinokio, ale również przez panie z innych przedszkoli, bo mamy tutaj przecież dzieci występujące na scenie, kilkanaścioro dzieci ze wszystkich naszych placówek w Słubicach. Jury konkursowe w składzie Monika Jakuszewicz, Anna Adamowicz i Magdalena Bogoń przyznało w kategorii pięciolatków pierwsze miejsce Nelly Kozaczyńskiej, drugie miejsce Zofii Adamczewskiej i trzecie miejsce Corneli Konter. W kategorii sześciolatków pierwsze miejsce zajęła Hania Trzeciak, druga była Zuzanna Pietrzak i trzecia Joanna Łapko. Zwycięzcom oraz wszystkim pozostałym małym artystom występującym w festiwalu gratulujemy. Marca o godzinie 17 w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy pod tytułem Kamienie z szachownicami na średniowiecznych kościołach w regionie Odry i Warty. Dziś w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż wystawy, którego autorami są pasjonaci z Frankfurtu, Horst Drewig i Wolfram Kipsch. Są to pasjonaci i artyści, można powiedzieć. Zainteresowały ich kościoły, które są tutaj pomiędzy Odrą i Wartą, które mają element szachownicy, ukryty. Niekiedy pojawia się w tym samym miejscu, w tych kościołach średniowiecznych, najczęściej z XIII wieku. I ta tajemnica, która towarzyszy całości, zainspirowała ich do tego, aby je odwiedzić, aby je zdokumentować, aby też powstało takie świadectwo tego czasu. Niesamowita jest też ta kooperacja tych dwóch artystów, fotograf i malarz. Mamy te kościoły zarówno w wersji fotograficznej, jak i w akwareli. Warto odwiedzić, wystawa będzie przez miesiąc w Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Można poznać historię tych kościołów, zastanowić się wspólnie, bo nadal się zastanawiamy, skąd te szachownice, jaka jest ich geneza. Natomiast można również zobaczyć przepiękne akwarele pana Wolframa Kipsia, które, jak tutaj wspomniał, przedstawiają te kościoły, ale również technicznie robione są na różnych papierach i wspaniale tworzą całość tej wystawy. Serdecznie zapraszam do Galerii Małej Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Podczas wystawy dostępny był również polsko-niemiecki katalog z fotografiami i lokalizacją kościołów. 9 marca na płycie głównej Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się piąta edycja biegu pod hasłem Dzień Kobiet na Sportowo.
Tak, dzisiaj świętujemy Dzień Kobiet na sportowo, bo Dzień Kobiet można świętować na przeróżne sposoby. A my kiedyś, 5 lat temu, czyli na początku mojej kadencji, wymyśliliśmy sobie z panem, z trenerem naszym wspaniałym Słubickim, z panem Piotrem Kiedrowiczem, że można Dzień Kobiet również świętować na sportowo. I dzisiaj 5. bieg kobiet. Zaczęliśmy od biegu przedszkolaków, teraz biegają uczniowie ze szkół podstawowych i za chwilę ustawią się na mecie kobiety, które wystartują i będą miały do pokonania 5 okrążeń wokół stadionu, więc to wcale nie jest taka łatwa, właściwie może trasa jest łatwa, ale bardzo na pewno męcząca, bo jakby nie patrzeć, trzeba te 2 kilometry przebiec i to pewnie każda pani będzie chciała przebiec go w jak najkrótszym czasie. Więc bawimy się już po raz 5 w ten sposób. Zawsze frekwencja dopisuje, bo zawsze jest kilkadziesiąt pań na tym biegu, więc na pewno wszyscy będą dobrze się bawić, bo taki jest zamysł tej imprezy. I myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w przyszłości ten bieg kontynuować, bo takich biegów w naszym mieście jest wiele. Przypomnę również o biegu mikołajkowym, to też był pomysł Piotrka Kiedrowicza, który spotkał się naprawdę też z takim fajnym odbiorem i dość dużym zainteresowaniem, więc widzę, że tutaj nasze społeczeństwo naprawdę stawia na sport, a my jako gmina oczywiście robimy wszystko, aby umożliwić im ten sport uprawiać w jak najlepszych warunkach. Ten bieg kobiet to możemy też śmiało nazwać nasz Słubicki bieg kobiet inauguracją sezonu lekkoatletycznego, więc za chwilę na pewno podzielę się z trenerem Kiedrowiczem tą uwagą i myślę, że przyzna rację. Także tak, cieszę się, że właśnie tak na sportowo panie postanawiają spędzić z nami czas, a my z nimi zawsze jest, to jest fajna zabawa, to jest przede wszystkim też rywalizacja, ale taka bardzo zdrowa rywalizacja. Wszystkie panie otrzymają na mecie kwiatek i również są przygotowane bardzo fajne pamiątkowe statuetki, które również będziemy po biegu wręczać. Także myślę, że wszyscy po raz kolejny, po raz 5 będą mile wspominać tą imprezę. 8 marca panie świętowały swoje środowiska w zakładach pracy, w domu prywatnie. No, natomiast my jako ośrodek sportu chcieliśmy też uszanować ten dzień, zapraszając panie właśnie na bieg z okazji Dnia Pań. Nie jest to dystans, nie wiadomo jaki, bo tak jak jest rok 2024, to tyle mają panie do pokonania w tym roku. Oczywiście na końcu po prostu symboliczny kwiatek dla każdej z pani, oczywiście ufundowany przez gospodarza miasta, przez pana Marusza Olejniczaka, statuetki dla najlepszych w poszczególnych grupach wiekowych. Miało to być pierw w parku, natomiast ze względu na pogodę i tą sytuację, która po prostu w parku jest różna, bo i błoto, i po prostu różne przeszkody, zdecydowali, że robimy to na Stadionie Olimpijskim, pięknym obiekcie, dlatego jest to tak przyjaźnie, fajnie. 2024 metry to jest generalnie 2024 metry plus 5 okrążeń. Proste, bardzo, bardzo fajne. Zgłosiło się ponad 100 pań, jest to bardzo też ciekawe. Natomiast żeśmy zaprosili oprócz pań dzieci przedszkoli, szkół podstawowych, żeby jednak ta rodzinna atmosfera przeniosła się z domu na stadion. Ale jeszcze dodatkowo żeśmy zaprosili panów do tak zwanego leniwego biegu, leniwego chłopu. Tak, tylko dlatego, żeby też tata, mama, mąż, dziadek po prostu też przyszedł na ten obiekt i w aktywny sposób spędzał czas na naszym olimpijskim obiekcie. Ośrodek sportu funkcjonuje, ośrodek sportu chce być bardzo aktywny w życiu społecznym dla tego miasta. Stąd pierwsza taka z edycji naszych na świeżym powietrzu biegu kobiet z okazji Święta Pani. Bardzo mi się podoba. Jest to bardzo cenna inicjatywa, bo gromadzi Słubiczan i Frankfurtczyków i Frankfurterki, tak jak mnie, na wspólnej imprezie, na wspólnym święcie kobiet, a przy okazji jest jeszcze na sportowo. Także przyjemne z pożytecznym, bardzo fajna impreza. To nie jest tak naprawdę długi dystans, bo to jest trochę ponad 2 kilometry. Dla kogoś, kto biega, to jest właściwie
pół treningu, a nawet mniej, ale jednak tempo, współpraca, ale konkurencja, robią swoje, biegamy szybciej niż zwykle i to było trudniejsze, tak. Regularnie, od 5 lat jestem uczestniczką. Pierwszy raz biegliśmy w lesie z tyłu, to było też bardzo fajne. I właśnie mimo korony, mimo tych wszystkich trudnych czasów, bieg jest i ja go bardzo lubię i staram się być. Po ukończeniu biegów we wszystkich kategoriach nastąpiła dekoracja najszybszych uczestniczek i uczestników. Dzień Kobiet można celebrować na różne sposoby. Świętowanie na sportowo to nie tylko ciekawa inicjatywa, ale również wspierająca naszą kondycję i zdrowie. Wszystko wskazuje na to, że 6. edycja już za rok. Był Dzień Kobiet na sportowo, a teraz 3. blok typowo sportowy. Po zimowej przerwie ruszyła wiosenna kolejka sezonu 2023-2024 jako 4. Ligi Lubuskiej. Na stadionie przy ulicy Sportowej, zajmująca 3. miejsce w tabeli, osiedle Sady Polonia Słubice, podejmowała drużynę Dom Sława Przybyszów, zajmującą 6. miejsce po rundzie jesiennej. Rozpoczęła Słubicka Polonia. Zagrał tą piłkę Szymon Biernat, a tam swoje zrobił kapitan zespołu Słubickiej Polonii. Rzut karny wykonany prawidłowo, nie miał większych szans. Znowu dobre zagranie. Jest wyrównanie, proszę Państwa. Maksym Robut. Po spotkaniu poprosiliśmy o komentarz obu trenerów. Ja uważam, że sukces rodzi się w bólach. Po takim meczu, gdzie prowadzimy grę od samego początku, strzelamy bramkę na 1-0 i to jest kwestia czasu, żeby strzelić drugą. No i wbiega ich napastnik w pole karne. Sędzia dyktuje rzut karny, mamy 1-1, no i zaczynają się ciężary. No ale w szatni troszkę mocno, agresywnie i po męsku. No i dzisiaj naprawdę zespół z Przybyszowa, już dawno tak nie widziałem takiej formie tego zespołu. Dzisiaj naprawdę może mieli absencję też w postaci zawodników, ale naprawdę dzisiaj my w 10 żeśmy sobie poradzili z nimi, a my też mamy duże problemy. A jeśli chodzi o sam skład, coś się zmieni, jak to będzie? Tak, już się zmieni, bo dołączy Kuba Świder, który dzisiaj powzował za kartki i Rafał Gronostaj wraca z wyjazdu służbowego z wojska. Będziemy na pewno kadrowo troszkę lepiej wyglądać, a w następnych meczach jeszcze troszkę lepiej, a więc myślę, że będziemy tutaj ważnym zespołem w tej lidze. Spodziewaliśmy się trudnego meczu, mamy troszeczkę inne cele. My chcemy gdzieś tam spokojnie grać w tym środku tabeli, zbierać punkty. Polonia chyba walczy o awans, także tu wiedzieliśmy, że będzie ciężko, że będą grali agresywnie i że będą nastawieni na stałe fragmenty gry. No, 3 bramki straciliśmy po stałych fragmentach, a stare gdzieś tam piłkarskie porzekadło mówi, że jak nie potrafisz wykorzystać sytuacji, a mieliśmy taką na 3-1, niestety piłka zapukała w poprzeczkę. Za chwilę dostaliśmy bramkę kontaktową, gospodarze gdzieś tam napędzili się tym, siedli na nas wyżej, zagrali jeszcze agresywniej. Było widać, że są bardziej zdeterminowani do tego, żeby tutaj gdzieś tam ten komplet zgarnąć i to im się udało. Myślę, że tutaj nie chcę wymieniać indywidualnie, ale zespół gdzieś tam fajnie popracował, te założenia taktyczne, które sobie nakreśliliśmy, fajnie realizował, tylko przy stałych fragmentach, a przy stałych fragmentach muszę dopiero przeanalizować, jak to wszystko wpadło, bo za łatwo gdzieś tam odpuściliśmy krycie i za łatwo przeciwnik dochodził do sytuacji bramkowych. Nie? Myślę, że tutaj wcześniej już mogli 2 razy trafić bramkę, ale przestrzelili z bliskiej odległości. Też mamy wyjazd, jedziemy znowu do Świebodzina. Pierwsze 3 mecze mamy 3 wyjazdy i później mamy Drezdenko u siebie. W spotkaniu padło łącznie 5 bramek, z czego aż 4 ze stałych fragmentów gry. Dobrze uderzona i jest bramka. Już to widziałem, proszę Państwa. Bliska. Brawo Maciej Osowski. Piłka uderzona tak, jak mówi abecadło piłkarskie. Piłka przy takich momentach musi być uderzona w światło bramki. Gratulujemy Dumie Pogranicza zwycięstwa w pierwszym meczu i trzymamy kciuki za kolejne.
10 marca o godzinie 13 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach rozpoczął się półfinał drużynowego Pucharu Polski w tenisie stołowym. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Tenisa Stołowego Wulmar Słubice. To jest takie wydarzenie, które jeszcze nie było w historii Słubic, czyli gramy półfinał drużynowego Pucharu Polski. Dzisiaj jest udziałem trzech drużyn, czyli gospodarzy jest Wulmar Słubice, zespół z Gliwic oraz zespół z województwa polskiego Żywocice. Jedna z tych drużyn po dzisiejszych rozgrywkach zostanie finalistą ogólnopolskiego turnieju Pucharu Polski, tak? No na pewno wydarzenie, jakiego, tak jak powiedziałem, jeszcze nie było tutaj w Słubicach. Miejmy nadzieję, że kibice, którzy tutaj dzisiaj przybędą, będą naprawdę świadkami bardzo, bardzo emocjonujących pojedynków. To mogę Państwu zagwarantować. Dzisiaj gramy w swoim najsilniejszym składzie, czyli Tomek Rakowski, Krzysztof Lubin oraz Dominik Soliło. W związku z tym, że tak jak powiedziałem, uczestniczą dzisiaj trzy zespoły, gramy każdy z każdym. Pierwszy mecz my gramy z Żywocicami, później przegrany tego pojedynku gra z Gliwicami i następnie wygrany tego pierwszego pojedynku gra z Gliwicami. Zespół z Gliwic, no to jest sama marka. Oni w tej chwili są na trzecim miejscu w pierwszej lidze w grupie południowej. Także oni tutaj są zdecydowanym faworytem, ale również zdecydowanym faworytem Zielonego Grzebu Łódrzonków, gdzie sprawiliśmy tą wielką niespodziankę, dlatego to jest sport, to jest wszystko możliwe. Jestem bardzo podbudowany tym, że nasza drużyna Wulmar Słubice jest organizatorem tak prestiżowej imprezy, którą jest drużynowy półfinał Pucharu Polski, więc tutaj okazuje się, że nasi panowie, którzy pięknie, dobrze grają w tenisa stołowego, nie tylko odnoszą sukcesy, o których słyszymy bardzo często, ale i również są organizatorami bardzo prestiżowych imprez. No i dzisiaj właśnie za chwilę będziemy tutaj kibicować. Przed chwilą rozmawiałem z prezesem, pytałem o realne szanse. Realne szanse oczywiście są, zresztą jak to w sporcie bywa, szanse zawsze są. Także myślę, że tutaj chyba z tego, co mi prezes wspomniał, to takim najbardziej tajemniczym przeciwnikiem będą Gliwice, z którymi nigdy do tej pory się nie spotkali, nie mieli okazji grać w lidze, dlatego że to jest w ogóle inny okręg. Ale myślę, że będzie dobrze. No, będziemy tutaj kibicować, będziemy trzymać kciuki za naszych panów i mam nadzieję, że będziemy dzisiaj świętować sukces. Ja się bardzo cieszę, że w Słubicach mamy ten sport, mamy na takim poziomie. Widzimy, że już mamy i palanta, mamy i koszykówkę, mamy i siatkówkę, mamy i piłkę nożną, mamy w tej chwili mamy ping-ponga. No to świadczy o tym, że dzisiaj młodzież i ta starsza młodzież też odchodzi od laptopów, smartfonów, telewizorów i zajmuje się właśnie sportem, bo sport to zdrowie, sport rozwija przyjaźń, rozwija rywalizację, więc można się tego cieszyć, że Słubiczanie tak często uczestniczą w różnego rodzaju imprezach sportowych i to tylko tyle i aż tyle, że ludzie wychodzą z domów i bawią się, cieszą się tym sportem. Sądzę, że należy tutaj zrobić jakby dwie oceny. Przede wszystkim ocenę, jeśli chodzi o zorganizowanie tego turnieju. I tutaj w zgodnej opinii wszystkich uczestników, jak i Polskiego Związku, mamy wystawioną piątkę z plusem. Za organizację tego turnieju wszyscy naprawdę zadowoleni z warunków, jakie tutaj stworzyliśmy, z atmosfery sportowej, przede wszystkim tego półfinału, bo tam nie było przez żaden moment,
mimo że niektóre pojedynki były naprawdę zacięte, ale cały czas sportowa atmosfera, fair play, było grane do końca, naprawdę przez żaden moment nic się nie stało. No i drugi aspekt to jest aspekt sportowy, tak? Aspekt sportowy, no Gliwice były faworytem, zdecydowanym faworytem i udowodniły to, że w tej chwili wśród tych drużyn, które przyjechały do nas, okazały się zdecydowanie najlepsze. Aczkolwiek uważam, że ten mecz również mógł pójść troszeczkę inaczej. My postawiliśmy sobie z drużyną, że postaramy się zrobić niespodziankę i postawiliśmy wabank. Mogliśmy, na naszego najlepszego zawodnika ustawiliśmy na ich najlepszego. Mogliśmy zrobić troszeczkę inne ustawienie, ale chłopcy podjęli decyzję, że chcą grać twardo od razu. Jak się uda, to się uda. No niestety wyższość, jak już powiedziałem, pierwszoligowców nad nami była może niezdecydowana, ale wyraźna. Niedosytu nie ma. My jesteśmy z tego, że jesteśmy w tej chwili wśród 8 najlepszych drużyn w Polsce, drużynowej Pucharze Polski, z tego powodu bardzo, bardzo zadowoleni. Chciałbym podziękować przede wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do tego półfinału. Mam tutaj na myśli firmę Transliquid, Tartak Koryta, firma Intercars. No i oczywiście nasi starzy partnerzy Horyzont TV, serdecznie Wam dziękuję za, jak zawsze, relacje z tego spotkania, buchalteria Jarosław Świątek, no i oczywiście gospodarzowi tego obiektu, pani dyrektor szkoły numer 2, pani Katarzynie Leśniak-Werwińskiej. No i oczywiście wszystkim bardzo licznie przybyłym kibicom serdecznie jeszcze raz podziękowania. Znaleźć się wśród 8 najlepszych drużyn Pucharu Polski to naprawdę ogromny sukces, więc i my dołączamy się z gratulacjami. Stałym elementem naszego serwisu są cotygodniowe informacje dotyczące wydarzeń kulturalnych odbywających się po obu stronach Odry, do uczestnictwa w których chcemy Państwa bardzo gorąco zachęcać. Bez granic to najlepszy informator o życiu kulturalnym Słubic i Frankfurtu nad Odrą. Sprawdź, bo być może w najbliższy weekend wybierzesz się na koncert, przedstawienie teatralne, operę lub balet. Na koncerty Frankfurckiej Filharmonii obowiązują specjalne czeki, które obniżą cenę Twojego biletu. Kupisz je w Słubickim Miejskim Ośrodku Kultury. Wszystkie informacje o imprezach kulturalnych w Dwumieście znajdziecie po polsku na stronie internetowej www.bezgranic.eu oraz w wersji papierowej kalendarza. Jednym z najbliższych wydarzeń będzie otwarcie wystawy Frankfurckie Podziemia – Fotograficzne odkrycia Hartmuta Kelma. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 21 marca o godzinie 17 w Muzeum Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. Poszczegóły zapraszam jak zawsze na stronę kalendarza. Przejdźmy teraz do wiadomości z regionu. Rozpoczynamy od Świebodzina i będzie tu o zielonym gospodarstwie opiekuńczym, o koncercie Muzyki Świata. Będą dwa newsy piłkarskie, będzie materiał spływalny, a rozpoczynamy od uroczystości ćwierćwiecza działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Świebodzinie. W sali widowiskowej Świebodzińskiego Domu Kultury swój jubileusz 25-lecia działalności obchodził Uniwersytet Trzeciego Wieku. 25 lat temu byłem tutaj dyrektorem i razem z Anką Sobocińską zakładaliśmy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ona była pomysłodawcą i tą osobą, która prowadziła wszelkie działania. No ja, że tak powiem, jako dyrektor organizowałem to wszystko jakby firmując. No zmienił się świat. No dzisiaj seniorzy
są moim zdaniem bardziej otwarci na te propozycje Domu Kultury, chcą z nich korzystać, są zainteresowani, żeby wyjść z domu, żeby przebywać z innymi ludźmi, żeby się dowiadywać o tym zmieniającym się świecie jak najwięcej. No a w 98 roku tak naprawdę nawet polityki senioralnej nie było. Także myśmy zdawali sobie sprawę, że tworzymy coś nowego i szczęście, że to wszystko przetrwało i będzie się dalej rozwijać. To jest sukces nas wszystkich. O uniwersytecie usłyszałam przez radio. Nie wiedziałam, że w ogóle uniwersytety w latach 90., że takie są i w Polsce i co to w ogóle jest. Dopiero słuchając radia usłyszałam, że Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest i że są ogólnopolskie konkursy dla twórczości senioralnej Bydgoszczy. I zaczęłam się interesować, co to jest ten uniwersytet. I później już jak początek lubuskiego województwa, bo chyba od 99 roku, to już byliśmy chyba drugim, trzecim nawet uniwersytetem, bo był Gorzów, Zielona Góra, Świebodzin, Krosno. I tych uniwersytetów było jeszcze mało, kilkadziesiąt było w Polsce. W tej chwili to już jest tak, to się rozrosło, że w tej chwili już kilkaset, ponad 500, nawet koło 600 w Polsce jest uniwersytetów. A z kolei w naszym województwie też jest około chyba 30, jeśli się nie mylę. No i to jest rzeczywiście świetna sprawa dla seniorów. Senior nie jest wyrzucony, jak to się mówi, na boczny tor. Senior może szukać tego, co naprawdę chciałby robić, już mając trochę wolnego czasu. I każdy znajduje dla siebie jakąś działkę, czy to fotografuje, czy chodzi na gimnastykę, czy gra w boczie, czy no, ewentualnie dziergają coś tam, robią jakieś artystyczne rzeczy i do tego jeszcze, że mają możliwość to pokazać innym i żeby też się ucieszyli z tego, że mogą oglądać. Zaproponowano też, żeby dać się wpisać w tą księgę, w tą kronikę. No i wtedy zacząłem się trochę interesować, tam przeglądać, to bardzo ciekawe, polecam wszystkim. Także tam te zdjęcia, które, no tak aż, no człowiek się wzrusza, jak widzi ludzi aktualnie i popatrzy potem na zdjęcia, no nic się nie zmieniło. UTW dzisiaj to ogromna maszyna, która skupia wokół siebie seniorów o bardzo wszechstronnych zainteresowaniach. Opiera się ono głównie na działalności sekcyjnej, czyli na pracy w mniejszych komórkach, które spotykają się praktycznie 6 dni w tygodniu. Skupiają ludzi zainteresowanych w różnej dziedzinie, czyli w dziedzinie literatury, w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji. Prowadzone są zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Działalność sekcyjna opiera się głównie na działalności liderów, czyli osób, które są specjalistami w danej dziedzinie, a w tej chwili w wieku emerytalnym mogą jeszcze nie tylko zrobić coś dla siebie, ale też swoją wiedzą i doświadczeniem podzielić się z równolatkami. Także wiele fantastycznych imprez, dużo się dzieje. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę, oczywiście drzwi są otwarte, zapraszamy do Uniwersytetu przy Świebodzińskim Domu Kultury. No, każdy wiek ma swoje prawa i w każdym wieku mierzymy się z różnymi sytuacjami. Wielu z nas, ja się zbliżam do emerytury, mi 5 lat zostało i się dzisiaj zastanawiam, co będzie tego dnia, gdy już nie będę musiał iść do pracy. Wydaje mi się, że to jest, będzie bardzo fajny czas i że będę miał wiele czasu na te rzeczy, na które mi teraz dnia nie starcza. No daj Boże, żebym dożył i mógł włączyć się w ten nurt Uniwersytetu Trzeciego Wieku i tych wszystkich działań, które tutaj są podejmowane. Wyzwań jest jeszcze bardzo dużo. Niech Pan zobaczy, że większość tutaj dzisiaj na sali to były kobiety. Kobiety potrzebują jakby z natury kontaktów z innymi osobami, im łatwiej przychodzi odnaleźć się w tym wieku emerytalnym. Problem jest z mężczyznami. Mężczyzna realizuje się przez działanie i w tym momencie, kiedy po pracy zawodowej wyhamowuje, oj, to trzeba mocno pracować, żeby takich panów jak Andrzej Zygmaniak, którzy stali się liderami różnych sekcji, wyciągnąć z domu. Także no, jest sporo do robienia cały czas w tej sferze i dobrze, że Uniwersytet Trzeciego Wieku to taki przykład dla innych też gmin, dla innych miejscowości, że można i warto. Że myślę, że te Uniwersytety Trzeciego Wieku są wspaniałe, z świetną sprawą i tam nam się akurat powiodło, dlatego że jak się rozpoczynaliśmy, to nauczyciele przechodzili akurat zgodnie z kartą nauczyciela wcześniej na emerytury, mając niektórzy 50 lat i dla nas to było, że
prawie 40 osób na pierwszym roku to już byli nauczyciele. Także mieliśmy swoich własnych czasami wykładowców. Oprócz tego sporo wykładowców było również, przyjeżdżało, bo mieliśmy akademickich wykładowców zawsze w każdym roku. Ale też staraliśmy się angażować i aktywizować jakoś naszych seniorów, żeby też i byli wykładowcami, jednocześnie uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Także artystycznie, fizycznie, intelektualnie uniwersytety dają rozwijać się seniorom. Ja myślę, że to znaczenie jest nie do przecenienia, ponieważ uniwersytet od ćwierć wieku, tak jak pan powiedział, scala lokalną społeczność senioralną, ale nie tylko, bo wokół Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojawia się wiele wspaniałych i pięknych inicjatyw dotyczących nie tylko seniorów. Uniwersytet Trzeciego Wieku pozostaje też niezmiennie ogromnym źródłem wiedzy i inspiracji dotyczących potrzeb naszych świebodzińskich seniorów i z tej wiedzy chcemy korzystać i korzystamy, bo to osoby związane ze środowiskami senioralnymi najlepiej wiedzą, czego im tutaj w mieście potrzeba. Chcemy, żeby uniwersytet trwał. Przyglądamy się nieco jako takie trochę młodsze pokolenia. No i cóż, w pewnym momencie pewnie i nam przyjdzie przejąć odpowiedzialność za tę wspaniałą instytucję. Dlatego 100 lat niech nam trwa jak najdłużej. Od 1 lutego w Glińsku funkcjonuje Zielone Gospodarstwo Opiekuńcze. Zrzesza ono podopiecznych z terenów wiejskich, zapewniając rozmaite zajęcia aktywizujące seniorów. Otworzyliśmy od 1 lutego kolejne gospodarstwo, zielone gospodarstwo opiekuńcze dla seniorów. Wcześniej gospodarstwo było w Jordanowie, teraz jest w Glińsku. Zostało ono przeniesione. Kolejny projekt obejmuje 8 osób, które są z terenów wiejskich. Gospodarstwo ma na celu wspieranie mieszkańców gminy Świebodzin w celu rozwoju seniorów, opieki nad nimi i chcemy tą inicjatywę kontynuować w dalszym ciągu. Finanse obejmują budżet gminy, w tym roku tylko i wyłącznie. Jest to kwota 140 tysięcy na projekt, który obejmuje od 1 lutego do końca września. Uczestnicy programu angażują się bardzo w życie, traktują to miejsce jako taki drugi dom, gdzie mogą spotkać się ze znajomymi, poczytać, porozmawiać, mają zapewnione wyżywienie również. Jako Ośrodek Pomocy Społecznej współpracujemy tutaj z gminą, aby można było realizować dane zajęcia dla uczestników Zielonego Gospodarstwa Opiekuńczego w Glińsku. Zajęcia te są dedykowane dla osób powyżej 60 roku życia, tak samo jak pobyt. Czujemy się tutaj bardzo dobrze, swobodnie, nie nudzimy się. Mamy tutaj dużo różnych atrakcji, zajęć. Także nawet jak mamy wolny dzień, to ciągnie nas tutaj, żeby znowu być seniorami razem. I Nordic Walking, i w darta gramy, i krzyżówki, i gry planszowe. Dużo czasu poświęcamy na prace manualne. Krzyżówki rozwiązujemy, kalambury robimy. Oprócz tego dochodzą do nas fizjoterapeuta, psycholog, fryzjer. Także mamy trochę tych atrakcji, nudy nie ma. To wszystko tak fajnie działa, ponieważ mamy też fajną współpracę zarówno z gminą Świebodzin, jak i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świebodzinie. I wszystkie takie działania są również ustalane z OPS-em w Świebodzinie. Także dzięki temu to też tak fajnie wszystko tutaj działa. Mieszkańcy pochodzą z terenów wiejskich tutaj gminy Świebodzin. Są osoby z Nowego Dworku, z Witosławia, Jordanowa, Gościkowa. W wioskach jest dość mniej dostępów do takich różnych zajęć, tak, dla seniorów niż w miastach, dlatego wyszliśmy z taką inicjatywą, aby wejść w ten projekt, który był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. I żeby po prostu kontynuować w dalszym ciągu to uczestnictwo i ten pobyt naszych uczestników. Bardzo pomysł trafiony i życzyłabym sobie i innym seniorom, żeby więcej takich domów było, żeby mogli się też znajdować w takim otoczeniu między ludźmi, bo samotność w domu jest przykra. A ja zawsze mówię tak, że miło czas nam tutaj płynie, bo jesteśmy jak w rodzinie. Że zastępcza nic nie szkodzi. Dobrze nam się tu powodzi.
na scenie Świebodzińskiego Ośrodka Kultury odbył się niesamowity koncert muzyki świata pod hasłem Od operetki po hity muzyki estradowej. W tę muzyczną podróż dookoła świata zabrała nas wyjątkowa 10-osobowa grupa muzyków i solistów pochodząca z różnych krajów Europy. Artyści zaprezentowali m.in. libertango, arię ze skrzypka na dachu, hity operetkowe, gruzińską pieśń ludową, hity estradowe takie jak New York, muzykę z filmu Piraci z Karaibów, Zapach kobiety, 07 Zgłoś się oraz piosenkę francuską. Świebodzińska publiczność miała możliwość wysłuchania utworów artystów ponadczasowych, takich jak Frank Sinatra, Nat King Cole czy Elvis Presley. Zespół powstawał bardzo długo, zmieniał się skład w czasie potrzeb, tak? Tak naprawdę gramy ze sobą od, zdaje się, 12 czy 13 lat. Skład się oczywiście rozrasta w zależności od tego, z kim współpracujemy. Obecnie projekt jest dość duży i wymagający, więc skład ku mojej uciesze jest szeroki. Od dawna chciałem, żeby w składzie pojawiły się instrumenty smyczkowe. No i na szczęście teraz to się dzieje, więc to połączenie muzyki, czasem nawet rockowej, co było słychać na dzisiejszym koncercie, z instrumentami smyczkowymi, to jest coś, co daje zupełnie niezwykłą jakość na koncertach. Pomysł na ten repertuar zrodził się ewidentnie dzięki spotkaniu mojemu z Ksenią. Mieliśmy okazję przypadkowo spotkać się na jednym z koncertów i stąd pomysł, żeby tym razem pójść w tym kierunku. Największym wyzwaniem dla mnie były piosenki w języku polskim, ponieważ nie pochodzę z Polski, a język ten jednak jest dosyć skomplikowany. Jednak mam nadzieję, że podołałam wyzwaniu. Więc odpowiadając na Pana pytanie, czuję się w takim repertuarze świetnie. Myślę, że mimo iż te piosenki bardzo od siebie odstają stylistycznie, to udało się to spiąć w jakąś klamrę, która sprawia, że słuchacz nie ma dyskomfortu, że ten repertuar jest aż tak różny od siebie. Muszę przyznać, że chyba najlepiej czułem się w piosence Delilah Toma Jonesa, którą tak naprawdę wykonywałem dziś po raz pierwszy tutaj, na tym koncercie i no, niesłychanie ten utwór mnie po prostu zaskoczył ekspresją, ile tam się dzieje. Bardzo lubię ten typ przekazu i tą ekspresję, w której ja się odnajduję chyba najbardziej. Naprawdę publiczność oddawała energię i było to mocno odczuwalne, ponieważ to były generalnie koncerty, występy, jak każdy artysta może potwierdzić, jest to swojego rodzaju wymiana energią i my dawaliśmy od siebie wszystko, ale też otrzymywaliśmy ogrom tej pozytywnej energii, oklaski, brawa, to dla nas największa nagroda. Oczywiście zapraszamy na kolejne koncerty Muzyki Świata. Bilety można kupić na stronie Kup Bilecik, ale również w domach kultury czy teatrach miast, gdzie będziemy występować. Zapraszamy serdecznie. Ten przebieg był taki troszeczkę szalony tak naprawdę, ale to było podsumowanie, te finały dzisiejsze, wszystkie mecze dzisiejsze. To było podsumowanie całego cyklu, który właściwie od końca listopada graliśmy do dnia dzisiejszego. No i myślę, że ten przede wszystkim ostatni mecz, chociaż również i mecz o trzecie miejsce, tak jak i mecze o miejsca dalsze dzisiaj, naprawdę przyniosły sporo emocji. Były na pewno wyzwaniem, jeśli chodzi o sędziowanie, bo były tak naprawdę mecze bardzo takie na styku i bardzo waleczne ze strony drużyny.
Pierwsze miejsce po zaciętej rywalizacji wygrała drużyna Added Value, drugie miejsce zajęła drużyna Kalinowe Pola, trzecie miejsce P-System Paweł Picheta i kolejne to już jest studio tatuażu Piotr Łunia, miejsce czwarte, piąte drużyna Miles, szóste drużyna Nadleśnictwo Sulechów i siódme drużyna Nowy Dworek. Obroniliśmy tytuł z zeszłego roku, także bardzo się cieszymy. No i nie możemy się doczekać następnego turnieju. Nasz rywal, zawsze się z nim bardzo ciężko gra. Nie wiem, co mam więcej dodać. My dzisiaj byliśmy przygotowani na ten mecz. Chcieliśmy zaproponować inne rozwiązania jak dotychczas, czyli nie taką spokojną wymianę, tylko chcieliśmy ruszyć na rywala i to było widać. Natomiast mi na początku, czy też połowy, pierwszej połowy przydarzyła się kontuzja. Nie mogłem już wejść, to nam trochę zaburzyło całą grę. Dla mnie ten finał smakuje odrobinę inaczej, ale to wszystko nie jest ważne, bo liczy się dobro drużyny i wszystkim naszym, moim kolegom z drużyny, bo chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Są najlepsi i grać z nimi to jest dla mnie wartość dodana, nie inaczej. Tak jest, duże zwroty akcji, niestety drugie, ale po zaciętej walce pierwszą połowę trochę przespaliśmy, bodajże było 3-0 w plecy. Takie głupie błędy w obronie i Added Value, drużyna, młodzi silni chłopacy wybiegani, wypunktowali nas trzech w ataku, nas dwóch w obronie i straciliśmy trochę głupie bramki. W drugiej się podnieśliśmy, było zdecydowanie lepiej, bo drugą połowę chyba 4-3 wygraliśmy, walczyliśmy, ale trochę zabrakło dzisiaj. Ale fajna walka i myślę, że było ok. Myślę, że cały turniej bardzo fajny. Cieszy to, że teraz z roku na rok coraz więcej drużyn. W zeszłym roku były to 4 drużyny, w tym roku jest 7. W przyszłym roku liczymy na to, że będzie może 10 drużyn. No, bardzo fajna zabawa dla nas, to co mówiłem już wcześniej. Jest to sposób jakiegoś relaksu, spotkania się z kolegami i spędzenia fajnego czasu wolnego. Więc myślę, że super inicjatywa ze strony OSIR-u także. Mam nadzieję, że turniej będzie się rozwijał i liczę na to, że w przyszłym sezonie jeszcze jedną, dwie, trzy drużyny dołożymy do tego i turniej będzie się rozrastał, bo naprawdę to wygląda bardzo fajnie i bardzo obiecująco. Na Stadionie Miejskim w Świebodzinie został rozegrany mecz piłki nożnej w ramach 18. kolejki 4. ligi. Przeciwnikiem Pogoni Świebodzin była drużyna Lechia Zielona Góra 2. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 2-0. No, spodziewaliśmy się bardzo trudnego meczu i tak było. Od pierwszych minut bardzo ciężko gdzieś nam było wejść w mecz. Trudne warunki, mówimy tutaj o boisku, dobry przeciwnik i trudne spotkanie ogólnie. Oceniam słabo tutaj. No, liczy się wynik dla nas, nie gra, ale też ani nie graliśmy, ani nie mamy wyniku, więc to co przetrenowaliśmy wszystko do ostatniego sparingu, nawet ze Szprotawą, na dobrym boisku, tu też się nie usprawiedliwiamy, nie? Bo boisko było dla dwóch drużyn takie same. Nie, to w ogóle dzisiaj nic nie zrobiliśmy, nie? Nic nie zrobiliśmy ani mentalnie, ani nic, żadnych założeń tych naszych, po prostu byliśmy drużyną, która nie wygra meczu. Boisko dzisiaj nie pozwalało na to, co chcieliśmy grać. Ciężkie warunki, momentami bardziej przypominało to mecz rugby niż piłki nożnej. Ale fajnie, że udało się to wygrać. Tak jak trener na przykład mi powiedział, że to będzie spotkanie, raczej kto pierwszy strzeli bramkę, ten wygra i faktycznie tak było. Po prostu wykorzystaliśmy moment nieuwagi i myślę, że to zaważyło, bo w końcu strzeliśmy dwie bramki w bodajże 2-3 minuty, także myślę, że to zaważyło. Ja strzeliłem i bodajże gol samobójczy, bo nie jestem do końca pewny. No myślę, że w ogóle brak prób, brak jakiejkolwiek zagrożenia bramki. No jeżeli się nie strzela na bramkę, to się nie zdobywa bramek po prostu, tak? No i tego zabrakło. No myślę, że po prostu trzeba lepiej grać. No jeżeli my będziemy dominować, będziemy utrzymywać się przy piłce, po prostu takich sytuacji się wystrzeżemy. Gospodarze mieli kilka bardzo dobrych sytuacji. Pierwsza akcja meczu praktycznie, to powinniśmy przegrywać 1-0. No tak na całe szczęście się nie stało. My troszeczkę się odgryzaliśmy w drugiej połowie. Tak naprawdę to, co mieliśmy, to strzeliliśmy.
Ja po prostu dzisiaj nie poznałem zespołu i tutaj po prostu brakuje pewnych rzeczy mentalnych, których tutaj mamy już problem ileś tam wcześniej i teraz i to jest prawda, no zawodnicy też muszą sami nad tym pracować, a czy robią, no to mówię, to nie wiem, no ale dzisiaj nie ma wyniku i to pokazuje, że widocznie tego nie robimy jako my wszyscy. Na basenie miejskim Świeboda odbyły się klubowe zawody pływackie Puchar Sprintu. Na tę sportową imprezę zorganizowaną przez m.in. Świebodziński Ośrodek Sportu i Rekreacji przybyli uczestnicy z zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Dzisiaj mieliśmy prawie 200 zawodników na starcie, oprócz tych zawodników lokalnych reprezentujących klub Świebodziński poprzez Zieloną Górę, Wałbrzych, Nysę, Szczecin, więc naprawdę z dużej części Polski przyjechali zawodnicy tutaj na te zawody. No co by nie było, tutaj wiadomo, że te osoby, które uczestniczą, to one regularnie mają kursy czy ewentualnie treningi, bo to nie jest przypadek, że tu się pojawiają. To są wszystko osoby zaangażowane w pływanie. Podziwiam i trenerów, którzy mają tak dużą grupę osób i patrząc nawet, że tu od Wrocławia po Gryfino, czyli uczestniczyły cztery województwa w dzisiejszych zawodach. To też jest, o czym świadczy, że tu organizacyjnie ten stowarzyszenie działa bardzo dobrze. Dzisiejsze zawody są organizowane przez nasz właśnie klub sportowy, najlepszy klub Totis Viribus oraz OSIR Świebodzin. A my jako mamy, które zawsze się wspieramy i nasze dzieci również jeździmy z nimi na wszelkie zawody, dzisiaj postanowiliśmy uruchomić akcję charytatywną i postanowiliśmy zebrać pieniążki na to, żeby nasze dzieciaki mogły wyjechać na super obóz. Hasło nasze jest Totis na Bałkany. Gdzie dojedziemy? Zobaczymy. Pływam na dystansach 50 metrów i 100 zmienny. Na każdym zajęłam pierwsze miejsce zrocznikowo. Przyjechaliśmy dzisiaj z klubem tutaj do Świebodzina, żeby nie tylko żeby wygrać, ale też świetnie się bawić. I z tego, co na razie nam wiadomo, zajęliśmy drugie miejsce w sztafecie. Mamy jedną uczestniczkę, która tutaj stoi za kamerą, która wygrała swoją konkurencję. Jest w dziesiątce najlepszych pływaczek w swoim roczniku w Polsce. Więc naprawdę myślę, że jako klub idzie nam naprawdę dobrze. Bardzo fajnie, bo ogólnie ja się bardzo stresowałam, jak to będzie wyglądać, pierwszy raz tutaj byłam, ale bardzo fajnie mi się pływało i bardzo fajne zawody. Zdobyłam nagrodę za najlepszego zawodnika zawodów dzisiaj, za ilość punktów oraz 5 złotych medali ze wszystkich konkurencji. Pływam już 10 lat, zaczęłam w wieku 4 lat, w 2014. Zawsze najlepiej pływało mi się żabą, ale od 2 lat najlepiej pływam grzbietem. Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń, zostały one ograniczone ze względu na moce przerobowe naszego basenu. No, basen nie jest z gumy, jest to obiekt, który ma swoje ograniczenia i tutaj naprawdę jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni ilością zgłoszeń. Widać, że z roku na rok te zawody przyciągają coraz większą rzeszę uczestników, coraz więcej osób chce w tych zawodach uczestniczyć. Jest tutaj fajna atmosfera, bardzo miło, przyjemnie, wszyscy wspominają te zawody. Pływam od max, nie wiem, tak 7-8 miesięcy. Generalnie zajęłam 3 drugie miejsca i 1 pierwsze. Bardzo lubię pływać, bo to mi taką frajdę sprawia z tego, że jakby mogę wskoczyć do tej wody i dać z siebie wszystko, tak się rozerwać. Jeżeli chodzi o uczestników i ich zaangażowaniu, jak również zaangażowaniu trenerów i rodziców, być może za jakiś czas pojawi się olimpijczyk z naszego terenu. Tutaj tych klasyfikacji jest bardzo dużo, bo od klasyfikacji rocznikowych, poprzez klasyfikacje punktowe zawodników w kilku konkurencjach, poprzez sztafety. Wiem, że część medali na pewno zgarnął nasz lokalny klub, ale tak naprawdę to by trzeba było zajrzeć w listy startowe, bo to jest bardzo duży przedział. Szczerze mówiąc, pierwszy raz uczestniczę w takich zawodach i jestem pod wrażeniem zaangażowania ilości uczestników, jak i organizatorów, bo tutaj widać, stanęli na wysokości zadania. Jeśli będę mógł, na pewno będę takie inicjatywy wspierał. Kolejna porcja wiadomości to Międzyrzecz. Zajrzymy na wernisaż oblicza kobiecości, ale najpierw gala krwiodawstwa.
W Międzyrzeckim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala krwiodawstwa upamiętniająca 50-lecie powstania klubu honorowego dawcy krwi PCK działającego przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku. Podczas uroczystości zostały wręczone nagrody za udział w konkursie Oddaj krew, wygraj nagrodę. Bardzo fajna gala, która upamiętniła jak gdyby powstanie klubu honorowego dawstwa krwi PCK w Bobowicku. 50 lat funkcjonowania to okres podziękowania wszystkim dawcom krwi honorowym, którzy przez te lata oddawali krew, ratowali życie osobom najbardziej potrzebującym. Często mówię, że honorowy dawca krwi to taki cichy bohater, dar serca dla serca i tak naprawdę nieznany odbiorca powoduje, że jest to jak najbardziej szczytne działanie. Tego typu zachowania powinniśmy właśnie promować i uczyć następne pokolenia, aby wspierać właśnie też najbardziej potrzebujących tych nieznanych. Bardzo się cieszę, bo idea honorowego dawstwa krwi to rzecz, którą należy przez następne lata co najmniej 50, jak nie 100 wspierać, a jest to lek, którego niczym się nie da zastąpić. Krew jest jedna, jedyna, żaden medykament nie jest w stanie jej zastąpić. Członem naszego klubu jest młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego i wielu później jako absolwenci dalej kontynuują, tak moja osoba, gdzie ja jestem absolwentem właśnie tej szkoły. Założycielem był właśnie tutaj świętej pamięci Czesław Mikołajczyk, Kazimierz Myśliwski, wielu tych ludzi, którzy utworzyli ten klub i jest to jeden z najstarszych klubów, bym powiedział, no, w kraju. Także cieszymy się, że dalej ten klub istnieje. Są młodzi ludzie, którzy przychodzą, oddają krew, także to jest naprawdę wielki wyczyn. No, bywałem na uroczystościach w Łowicku, zapraszany jako właśnie syn byłego prezesa i założyciela. No i zawsze jest przyjemnie, jak wspomnienie o ojcu jest pozytywne i trwa tyle lat. Komercja życia poszła tak daleko, że niektórzy podobno zaczęli jeździć, oddawać tą krew odpłatnie. Są punkty, gdzie przyjmują to za wynagrodzeniem. Już dzisiaj honorowe krwiodawstwo, no nie, że jest na marginesie, bo jest bardzo duże, ale zawsze słyszymy o brakach. Sam ponad 10 razy korzystałem z czyjejś krwi, była potrzebna przy różnych operacjach, a schodząc na ogólne stwierdzenie, no trudno znaleźć bardziej cenną inicjatywę, bo ona służy ratowaniu ludzkiego życia. Słyszymy te ciągłe akcje, jak przychodzą wakacje, przychodzi lato, że krew jest potrzebna, bo jakieś obozy sportowe, bo sytuacje na przykład związane z jakimiś wypadkami, większa migracja ludzi i tak dalej, a też i krwiodawcy wyjeżdżają, więc siłą rzeczy, pewne rzeczy są jakby ze strony krwiodawców, no też mają prawo do wypoczynku i tak dalej. Także bardzo fajna sprawa, dużo ciepłych słów powiedziane. Bardzo się cieszę, że tutaj na ziemi międzyrzeckiej, w Bobowicku, przy szkole w Bobowicku to się dzieje, bo to też ma taki bardzo mocny walor edukacyjny, bo coś, co się dzieje, powiedzmy sobie, wśród starszych jest bardzo dobrze, dorosłych ludzi, ale to, co się dzieje jeszcze z młodzieżą i to młodzież w sposób płynny uda się przekonać, namówić, żeby wejść, powiedzmy sobie, w krwiodawstwo, jest już w ogóle sytuacją, można powiedzieć, idealną, więc dużo miłych słów, dużo podziękowań i przede wszystkim gratulacji. My jako CZG12 włączamy się w to, mam też, że tak powiem, jakieś tam osobiste wątki w życiu, które wynikało, że też gdzieś ktoś w mojej rodzinie potrzebował krwi, więc moje zrozumienie dla tej sytuacji jest bardzo głębokie. Krew oddaję od około 4 lat. Naprawdę warto pomagać ludziom, bo krew jest bardzo potrzebna ludziom. Ile do tej pory udało się krwi? Około 8 litrów, bym musiał policzyć dokładnie. Od zawsze marzyłem, żeby oddawać krew tak naprawdę, więc jak miałem już 18 lat, no to moim pierwszym celem w dorosłości było właśnie oddanie krwi. Na początku, przed pierwszym oddaniem krwi, no bądźmy szczerzy, bałem się po prostu, nie wiedziałem, jak mój organizm zareaguje, ale właśnie po tym pierwszym oddaniu już wiedziałem, że będę chętnie oddawał. Odczuwałem po prostu satysfakcję i chęć dalszego pomagania ludziom, więc czuję się po prostu szczęśliwy, że mogę oddawać
i będę oddawał. 8 marca w Galerii 3.0 Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż międzyrzeckiej artystki Doroty Ruty Zdanowicz Oblicza Kobiecości. Wydarzenie odbyło się w ramach Tygodnia Kobiet. W galerii zachwycają piękne obrazy, w których można odnaleźć nie tylko pierwiastek kobiecości. Bardzo nam miło, że taka lokalna, wspaniała artystka nie zapomina o naszym ośrodku, o naszych przestrzeniach, o naszej galerii i że wystawia swoje prace i dzieli się swoją pasją razem z nami lokalnie. Jest to wydarzenie w samym Dniu Kobiet, także bardzo się cieszymy, że w takim gąszczu i ilości wydarzeń, które się dzieją wokoło, Państwo znaleźli czas i przybyli tutaj do nas podziwiać nie tylko oblicza kobiecości, ale ogromny talent Pani Doroty. Jeśli chodzi o pejzaże, zwierzęta, to wydarzenie jest również charytatywne, ponieważ pani Dorota przygotowała prace, które zostaną zwizytowane na rzecz Klaudii i Seweryna. Mamy również ciasta, także dziękujemy bardzo za dobre serce i piękną sztukę łączymy z czymś bardzo dobrym i serdecznym. Kobieta to specyficzny twór, specyficzna natura, o wielu obliczach. Same do końca my kobiety jej nie znamy, bo zmieniamy się ciągle, ale tak nas formuje świat po prostu. My się gdzieś tam w tym świecie dopasowujemy do tych realiów. Ja jako kobieta tutaj przedstawiłam jej portrety różnych typów, bo tak się zaczęło od tych małych portrecików. I tak zrodził się pomysł tejże wystawy. Potem powstawały kolejne, ale przede wszystkim, jeżeli chodzi o człowieka, takim ogólnym, to bardzo kocha, można powiedzieć, ciało ludzkie. Ciało ludzkie dla mnie jest nie tylko skarbnicą piękna, czy ono jest młode, piękne, zgrabne, czy stare, pomarszczone. Ono jest piękne, bo to są przeżycia, to jest nasz byt, nasze jestestwa, które się po prostu w tym naszym ciele mieszczą. I każdy gest, każde wygięcie ręki, zgięcie pleców opowiada po prostu o nas. Bardzo ciekawe były ujęcia portretów właśnie pań. Widać, że w różnych sytuacjach, w różnych, bym powiedział, stanach emocjonalnych. I robi to na mnie wrażenie. To jest kolejny raz, kiedy udało mi się zorganizować właśnie przy okazji wystawy. Szczególnie bliskie mi są tutaj dzieci, które potrzebują pomocy, czy rodziny, które należy wesprzeć, bo choroba jest czymś strasznym. Choruje cała rodzina, o tym wszyscy wiemy, ale ile ta codzienność kosztuje, to czasami się zapomina, kiedy my nie jesteśmy w tym miejscu, nie widzimy tego każdego dnia. Wystawę możemy oglądać na pewno przez miesiąc. Zapraszam serdecznie do Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury, do galerii. Jesteśmy tutaj cały czas, więc można przyjść i podziwiać. Ostatni blok naszych newsów to Skwierzyna. I tu mamy Dzień Kobiet w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury, ale na początek cykliczne spotkanie u burmistrza. Pomyślności niechaj żyje nam. W Urzędzie Miasta w Skwierzynie odbyło się cykliczne spotkanie burmistrza Lesława Hołowni ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku. Podczas spotkania poruszono zagadnienia obejmujące bieżące sprawy. Była to również okazja do tego, by podziękować burmistrzowi za dotychczasową współpracę. To jest kolejne spotkanie, które odbywam ze słuchaczami Uniwersytetu III wieku. Te spotkania są w ramach ich programu studenckiego, tak, co jakiś czas, co miesiąc, raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, w zależności od tej sytuacji, jaką mają, od tych planów swoich akademickich, spotykają się tutaj w urzędzie, mówię dla słuchaczy, co się w gminie wydarzyło, o swoich planach, o perspektywach, o przyszłości, o wydarzeniach. Też konsultuję dużo rzeczy z mieszkańcami, to jest, myślę, i zasady, że mądrość jest córką doświadczenia, także bardzo się wsłuchuję również w głosy
głosy seniorów. No, Skierzyna to bardzo aktywny ośrodek, nie tylko senioralny, ale również taki bardzo aktywny ośrodek, gdzie stowarzyszenia naprawdę prowadzą znakomitą pracę kulturalną, edukacyjną, sportową, historyczną, patriotyczną. Także mamy kilkanaście stowarzyszeń, które wspieramy finansowo. Właśnie rozstrzygnąłem kolejne konkursy dla stowarzyszeń, dla kilkunastu stowarzyszeń na terenie gminy, które wzbogacają ofertę naszego miasta. Przeznaczyliśmy na ten cel w tym roku ponad 630 tysięcy złotych. Będzie się działo w mieście w 2024 roku, bo to jest kilkadziesiąt bardzo ciekawych wydarzeń, które mieszkańcy robią dla mieszkańców bezinteresownie, non-profit, z dobrego serca, ze swoich pomysłów. Dzielą się swoimi talentami, tak jak słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Także będzie się działo w tym roku, to mnie bardzo cieszy. Słuchaczy w naszym uniwersytecie jest około setki, bo to jest ruchome. Jedni się wypisują, wpisują, ale około 100 osób, studentów jest w tej chwili w uniwersytecie. Uczestnicy w zajęciach, mamy takie kółka zainteresowań. Te główne to jest kółko teatralne, kółko kabaretowe i manualne, gdzie panie tworzą z niczego coś, ładne rzeczy. Moje ulubione, może ja wiem wszystkie, gimnastyki, kabaret, no, różne, literatura, prawo, które jest wykładane bardzo pięknie. No, mamy wspaniałego teraz kierownika od kabaretu, super. No więc no, cieszymy się, że mamy, że możemy gdzieś chodzić w takiej małej mieścinie, jak jest Kwierzyna. Współpracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Razem organizujemy rajdy z Starym Dworkiem, razem śpiewamy im jak potrzeba, razem jakieś artystyczne sprawy wymieniamy. No i to samo z miastem, bo burmistrz, jak to dla zespołu, my to taki zespolik bardzo no, skromny, skromnej wioski, ale nigdy burmistrz nam nie odmówił takiego dobrego słowa, pomocy. Występujemy często na scenie w Domu Kultury, także zawsze miłe słowo mamy i od UTW, i od burmistrza. I to nas buduje. No, są to przeważnie ciekawe zajęcia, ale najważniejsze to jest to, że ludzie się spotykają ze sobą, nie siedzą sami w domu. Najważniejsze jest iść do ludzi. W wieku, w starszym wieku to jest bardzo ważne dla samopoczucia i zdrowia psychicznego. My z pewnymi projektami dla seniorów wystąpiliśmy już na początku tej mojej pierwszej kadencji w 2015 roku. To były inicjatywy, które wyprzedziły nawet inicjatywy rządowe. Drugi Dom Dziennego Pobytu Senior Wigor w województwie lubuskim powstał właśnie w Skierzynie. Uniwersytet Trzeciego Wieku działa już od ponad 25 lat w naszej mieście. Mamy jeszcze Klub Seniora, mamy jeszcze inne patriotyczne organizacje, Dzieci Wojny. Także tych organizacji senioralnych jest bardzo wiele, to jest bardzo ważne. Bardzo ważne, ażeby ta jesień życia, żeby te osoby w wieku senioralnym miały tą aktywność. Aktywność intelektualną, aktywność fizyczną, ruchową i kulturalną. Naprawdę Skierzyna żyje środowiskiem stowarzyszeń, żyje również seniorami. To bardzo wspomaga naszą ofertę, ale też również integruje naszą wspólnotę lokalną. Tak? My do tego przywiązujemy bardzo, bardzo ważną rolę. W kontekście tego, co się wydarzy w następnych latach, chcemy rozbudowywać Centrum Edukacji Historycznej o Centrum Edukacji Dialogu i Kultur. Tam wszystkie stowarzyszenia nasze znajdą swoje miejsce, tam będzie można pójść i młodsi, i starsi, i seniorzy. Tam będą mogli spełniać swoje plany, swoje dzielić się swoimi talentami, swoim doświadczeniem, swoją historią. To jest bardzo, bardzo istotne dla nas, także tutaj korzystając z tej okazji, bardzo dziękuję stowarzyszeniom senioralnym i nie tylko za tą aktywność taką, która wypełnia te zobowiązania gminy, bo przecież za kulturę, za sport, za dbanie o tradycje, to jest odpowiedzialny samorząd. Oni nas bezinteresownie w tym wspierają. Jestem ogromnie wdzięczny. W Skwierzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. W holu biblioteki miały miejsce rozmowy przy kawie na temat fryzur, makijażu i zdrowego odżywiania.
Następnie w sali widowiskowej odbył się koncert najpiękniejszych utworów dla kobiet i nie tylko. Dzisiaj tradycyjnie w Skwierzyńskim Ośrodku Kultury świętujemy Święto Kobiet. Jest to przepiękne święto, które staramy się organizować w jak najszerszym tutaj zakresie dla pań. Dzisiaj od rana była loteria balonowa w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie można było uzyskać upominek, tylko wypożyczając książkę. A po południu rozmowy przy kawie, słodki poczęstunek, koncert, a także okolicznościowa ścianka do zdjęć. W Skwierzynie swój salon prowadzimy od prawie 30 lat. Dzisiaj jesteśmy tutaj na Dzień Kobiet i jesteśmy zaszczycone, że możemy wziąć udział w tej imprezie. Przedstawiamy nasze produkty, jak wygląda usługa w salonie, jak pracujemy na co dzień. Dzisiaj z przyjemnością Wam doradzimy, powiemy, jak możecie zadbać o włosy, o makijaż, o kosmetyki. Dzisiaj chciałyśmy zaoferować dietetyczne przekąski, pasztet z wątróbki i z marcheweczki, kremik pieczarkowo-ciecierzycowy oraz przepyszne ciasteczko z batatów. Specjalizujemy się w dietach. Mamy na razie 3 podstawowe diety. Dietę podstawową, dietę keto i dietę sport. Cieszymy się bardzo, że Panie dzisiaj przyszły na zaproszenie Skwierzyńskiego Ośrodka Kultury. Można było tutaj spotkać się w paru takich działach tematycznych, ale również za chwilę będziemy mieli piękny koncert i uroczystość nadania medalu burmistrza Benemerit, to znowu rozłożone dla Pani Czesławy Łuszko, dla Pani, która od 10 lat prowadzi w naszym mieście kwiaciarnię. Jest dla mnie ogromny zaszczyt i honor, że będę dzisiaj tej aktu dekoracji właśnie tej osoby, tej kobiety dzisiaj dokonać. Szanowni Państwo, medal Benemeritus jest razem wdzięczności. Benemeritus, dobrze zasłużona dla Skwierzyny. Dzisiaj zdecydowanie będzie w języku polskim i naszych polskich wspaniałych wokalistów. Renata Przemek, Zbigniew Wodecki, którego niestety już z nami nie ma. Będzie również także Pretty Woman, Babę Zesłał Bóg, czyli pełna klasyka, typowo to, co panie kochają najbardziej. Babę Zesłał Bóg, raz słyszę w tańcu, Babę Zesłał Bóg. Panie, z okazji naszego święta, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, chciałbym Wam życzyć wszystkiego, co przynosi szczęście, żeby w każdym miejscu na Ziemi Wasze wyczuły się bezpieczne, szanowane i kochane. Żeby prawa kobiet stały się standardem i powszechnie stosowanym prawem. Wszelkie pomyślności Panią życzę. Dziękuję za udział społeczny w życiu naszej gminy i samorządowym. Dużo radości, miłości, szczęścia. Pozdrawiam serdecznie. Drodzy Państwo, to już wszystko w dzisiejszym wydaniu serwisu informacyjnego. Natomiast po serwisie zapraszam Państwa na kilka naszych propozycji programowych. I tak, w ramach cyklu Na finiszu kadencji rozmowa z radnym, naszym gościem będzie radny Rady Miejskiej w Słubicach, pan Daniel Szurka. Kolejna pozycja to film podsumowujący kadencję powiatu słubickiego, właściwie Rady Powiatu Słubickiego. Kolejna pozycja to rozmowa na horyzoncie z dyrektorem Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego, doktorem Janem Zgrzywą. Następnie film z otwarcia świebodzińskiego BRIKO i wreszcie rozmowa z marszałkiem województwa lubuskiego, panem Marcinem Jabłońskim. Teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.